Śląsk. Znajdź swoją trasę. We see more, and when we see more, we experience more. The Zionic from Keen blends stability, comfort, and speed to propel your hike forward. The Zionic, the lightest, most responsive way to hike fast, from Keen. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Drugi dzień 28. Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku. Dzień dobry! Ja nazywam się Szymon Jachimek, jestem bardzo fajny, bo mam dużo prezentów, więc od naszych sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy, mamy klęskę urodzaju i mam tylko 3 minuty na tę zapowiedź, a do rozdania jest dużo rzeczy. Zatem, kto czuje, że jest już przytłoczony ilością informacji, bodźców, inspiracji i chciałby zmyć z siebie kurz, jak mówią to koledzy na Make Life Harder, kto chciałby zmyć z siebie kurz i pójść na basen? O 13.30, bo takie mam vouchery. Serio, mam vouchery do Zdroju Wojciech, można pójść. Czy ktoś z Was jest zainteresowany? Ja wiem, że to jest specyficzna idea, ale od tego zaczynam. Rozumiem, że... ja mogę poczytać, poszukać tego małego druku. Może Pan ewentualnie po prostu... chałupy welcome to. Myślę, że Zdrój Wojciech nie takie rzeczy widział. Jak się kuracjusze rozkręcają, to chyba i takie rzeczy były. Czy w takim razie Pan sobie życzy taki voucher? Dobrze. Czy ktoś z Państwa jest zainteresowany? Pani. O, no i super. Dobrze. Jeden czy dwa? Dwa. A, jeszcze Wy tam, u góry? Ale jak wam tam podam? Dobra, ale no to, a czemu siedzicie u góry? Przecież... Dobrze. Ja do Pani. Podacie Pani z piątego rzędu, jeśli dobrze myślę. A Wy musicie, potem musimy się spotkać po prelekcji, dobra? Dobra, gdzieś tutaj. Okej. Okay. Ale mam też rzeczy, które nie wymagają stawienia się w określonym miejscu. Zatem uwaga, świetna... bo my nie możemy używać słowa konkurs, bo konkurs musi mieć regulamin, więc użyjmy słowa bułka. I to jest taka bułka, bardzo losowa bułka. Otóż ja pomyślę sobie jakąś liczbę, dobra, mam, i teraz wy musicie zgadnąć, jaka to liczba, kto zgadnie, ten dostaje. Nie, dobra, jest to cyfra, więc będzie łatwiej. Dobra, prawidłowa odpowiedź brzmi 9. Jak brzmi prawidłowa odpowiedź? Super, ale panie Zbysa, jaki czad. Dobra, udało się. Uwaga, Jezus Maria, 47 sekund. Dobra, mam kartonik z bidonem, gąsienicą. Jak ja panią rzucę, to panią zabiję. Jest taka opcja. Nie ma problemu, dobrze. Czego ludzie nie zrobią dla gadżetów. Uwaga, uwaga, leci! Dobra. Ale żyje, doskonale. Proszę bardzo, o Jezus! Świetnie, to był dobry. Mam też książkę z twardą okładką, bardzo proszę. Pasja i powinność, Ludwik Sabałcki, książę Abruzji. To jest... Ludzie gór szlachetni i tak dalej, ale naprawdę za książkę, za gratisa, wszystko to zrobią. Dobrze, co mamy jeszcze? Mamy jeszcze dwa vouchery na basen, to dla was. Czy ktoś planuje kupić buty do niedzieli? Bo mam voucher minus 40%, to jest... Ale przepraszam, bo to pani jeszcze nawet nie wiedziała, ile będzie procent to doda dla pani. Więc to jest godne szacunku. 11 sekund przekroczyliśmy, więc uwaga, uwaga, z archiwum Jerzego Kukuczki. Będzie fantastyczna prezentacja, czy taka... Będzie cudowna. Będzie cudowna. Wojciech Kukuczka i Wojciech Lemański. Panie, z którym Wojciechem? Wojciech Kukuczka nie chce wejść, ale już jednak się ten... Zatem wchodzi, bo czekał na brawa. Wojciech Kukuczka, Wojciech Lemański, wielkie brawa, zaczynamy. Dzień dobry Państwu, ja nie wchodzę, ponieważ głównie prelekcję tutaj poprowadzi Wojciech Lemański. Ja właściwie chciałem tylko słowem wstępu powiedzieć kilka spraw. Mianowicie zacznę od tego, że reprezentujemy tutaj Fundację Wielki Człowiek. W tej fundacji zajmujemy się między innymi taką działką jak himalaizm. No i w ramach tej naszej działalności
różne wydawnictwa przygotowujemy, prowadzimy Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki-Wistebnej, prowadzimy także wirtualne muzeum Jerzego Kukuczki i prowadzimy także taki projekt archiwalny. W zasadzie archiwum jest takim sercem naszych działań, jest takim zasobem, zbiorem, który pozwala nam na to, żeby przygotowywać różnego rodzaju wydawnictwa, publikacje, pokazywać tą historię w sposób żywy, w sposób bazujący na oryginalnym źródłowym materiale, ale niejednokrotnie opracowanym we współczesny sposób, taki, żeby docierał do jak największej grupy odbiorców i żeby był interesujący. To jest, jesteśmy teraz w takim szczególnym momencie, ponieważ chcemy nasze archiwum rozwijać. Chcemy docelowo, żeby to było archiwum złotej dekady himalaizmu polskiego, a później być może będziemy również je poszerzali na o kolejne wątki, o kolejne obszary. No i właśnie w związku z tym jesteśmy tu u Państwa z prelekcją, żeby podzielić się trochę informacjami, jak nasze archiwum funkcjonuje, jakie tam znajdujemy obiekty, jak z nich korzystamy. No i też mamy tutaj taką misję, taką ambicję, żeby zachęcić jak najwięcej ludzi do tego, żeby informowało o naszej działalności, tak żebyśmy mogli pozyskiwać nowe, cenne obiekty, no a następnie na ich podstawie prowadzić właśnie taką działalność popularyzatorską. Jeszcze może chciałem powiedzieć, że no jest to, no sądzimy, że jest to bardzo ważna inicjatywa, że ta złota dekada stanowi taką niesamowity ewenement, może nawet nie tyle w kontekście himalaizmu czy szerzej gór, ale w ogóle w kontekście naszej historii, naszego dziedzictwa narodowego, ponieważ no jest to taki ewenement, który no mówi ogólnie o naszych takich sprawach kulturowych, narodowych, o pewnym no fenomenie, który się odbył i on ma w naszym przekonaniu taki wymiar ogólnospołeczny. Tego wyrazem jest takie nasze staranie o wpisanie naszej kolekcji archiwalnej na listę UNESCO. To w zasadzie z początku wydawało się bardzo mało prawdopodobna inicjatywa, ale wspierają nas w tym różnego rodzaju organizacje związane z archiwistyką, z kulturą, z właśnie popularyzacją dziedzictwa narodowego. No i obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie, po prostu aby ten tytuł uzyskać. Cały proces będzie trwał do czerwca przyszłego roku, ale udało nam się już przejść bardzo duży kawał drogi. Jeżeli nam się to uda, to będziemy z tego niesamowicie dumni. Nasza kolekcja wówczas będzie obok takich można powiedzieć smakołyków, jak na przykład rękopis Adama Mickiewicza, czy na przykład Konstytucja 3 maja. I startujemy tam z czymś też takim, można powiedzieć, bardzo niestandardowym, ponieważ z kolekcją fotografii, która właśnie dokumentuje to zjawisko złotej dekady himalaizmu polskiego. Jest to takie bardzo działanie, można powiedzieć, nowatorskie w przestrzeni archiwistyki. Natomiast po prostu chciałem się tym podzielić, ponieważ no, uważam i wszyscy uważamy, że jest to bardzo ważne, żebyśmy o tej historii jakby pamiętali, zabezpieczali ją, no i pokazywali ją również zainteresowanym ludziom. No i o tej pracy, o archiwum opowie Wojtek, który jest archiwistą naszej fundacji. Bardzo jest tym profesjonalny. Świetnie sobie radzi, ale też jest to jego wielką pasją, widać. Jest osoba, która potrafi naprawdę godziny spędzić na tym, żeby połączyć dwa kawałki negatywu, co otwiera mu jakąś tam drogę do zrozumienia, że to zdjęcie pochodzi stąd, a nie stąd, że przedstawia to lub tamto. Przypomina to często taką pracę detektywistyczną. No ale krok po kroku no, opracowujemy ten zbiór, mamy już kilkanaście tysięcy obiektów, no więc nie przedłużając, oddaję głos Wojtkowi i jeszcze jedną rzecz miałem powiedzieć. Po prelekcji przez pół godzinki będziemy w namiocie Księgarni Górskiej. Tam możecie Państwo nas podejść, pogadać o projekcie, czy też nabyć nasze publikacje,
które no właśnie powstają na podstawie tych materiałów, które gromadzimy, następnie opracowujemy, tworzymy z nich treści, są to po prostu materiały żywe. Ja bardzo dziękuję i zapraszam na prelekcję Wojtka. Dzień dobry. Miałem się przedstawić, ale chyba już nie muszę, dlatego na początek po prostu powiem, co zobaczymy. Mianowicie jest to prezentacja, w której pokażę właśnie zbiory Archiwum Jerzego Kuczki, ich różnorodność, ich właśnie to, co Jerzy Kukuczka po sobie pozostawił, co można tam znaleźć. No i właśnie, biorąc pod uwagę tytuł tego spotkania, co można odkryć w tej historii himalaizmu. Więc przejdziemy sobie właśnie przez historię Jerzego Kukuczki, poprzez jego archiwum. No, tak tylko formalnie, pierwszy slajd, kim jest Jerzy Kukuczka, chyba nie trzeba wspominać, szczególnie, że jesteśmy na Festiwalu Górskim. Także Jerzy Kukuczka, osoba, która jako druga zdobyła koronę Himalajów i Karakorum i która, pierwszy Polak, który tego dokonał. Tutaj wypisałem wszystkie jego wyprawy na ośmiotysięczniki. Także to tylko tak formalnie. No i to, co jest najważniejsze w tej prezentacji, to jest ta różnorodność materiałów. W archiwum Jerzego Kukuczki znajdują się takie rzeczy jak materiały audio, wideo, zdjęcia, materiały tekstowe czy muzealia, jak tutaj jest wpisane. No i w tej trakcie tej prezentacji chciałbym, żeby zwrócili Państwo uwagę stricte na te rzeczy, nie na historię. Wybrałem sobie historię, żeby jakoś to złączyć, ale najważniejsze dla nas będą te materiały archiwalne, które się będą pojawiały podczas prezentacji. No, będę opowiadał, na taką wyprawę sobie wziąłem na warsztat, wiosenna wyprawa na Monteverest, 1980 rok. Jest to bardzo ważna wyprawa w polskim himalaizmie, szczególnie, że kilka miesięcy temu też w ramach wyprawy, której kierownikiem był patron festiwalu Andrzej Zawada, pierwszy raz stanęli himalaiści na szczycie ośmiotysięcznika zimą. Także to są dwie naprawdę wspaniałe wyprawy. I właśnie Jerzy Kukuczka brał udział w tej wiosennej. Tutaj opowiem o kilku takich epizodach z tej wyprawy, nie będę mówił o całej, tylko po to, żeby właśnie pokazać te materiały i co takie nasze ostatnie odkrycia. Tutaj jest fragment dziennika Jerzego Kukuczki, który wybrałem, żeby pokazać Państwu właśnie, w jaki sposób Jerzy Kukuczka pisał, jak notował. Tutaj dla mnie ważny jest fragment z 30 marca. Tutaj widzimy, że Jerzy Kukuczka przekreśla, to będzie 31 marca w takim razie, przekreśla te daty, co może świadczyć o tym, że uzupełniał je wstecznie, to znaczy wchodząc do obozów coraz wyżej, prawdopodobnie nie brał ze sobą tego dziennika, tylko go uzupełniał wracając do bazy. Tutaj fragment, który nas interesuje, dotyczy akcji ratowniczej pod Mount Everestem. Mianowicie wtedy, w tym czasie działały jeszcze dwie wyprawy, wyprawa baskijska oraz wyprawa katalońska. No i Jerzy Kukuczka brał udział w akcji ratowania szerpy wyprawy baskijskiej, który wpadł do szczeliny na lodospadzie. Dlatego wybieram tę część, ten epizod wyprawy, ponieważ w ostatnim czasie udało nam się odnaleźć negatywy Jerzego Kukuczki, które nigdy wcześniej nie były publikowane, i wśród nich są fotografie właśnie z tej akcji górskiej, akcji ratowniczej. Także zobaczą Państwo zdjęcia, które do tej pory nie były nawet publikowane, więc to jest absolutnie też wspaniała rzecz, tak coś odkryć. Także to przeczytam ten fragment. 31 marca, rano pogoda piękna, po śniadaniu, kiedy mamy ruszać z baskami do obozu drugiego, okazuje się, że jeden z szerpów wpadł do szczeliny. Zaczyna się akcja, w której biorę czynny udział. Baskowie przychodzą do nas z dołu o godzinie 16. Zaczyna się sprowadzanie. Szerpowie nie bardzo się kwapią do noszenia, jest ich około 25 basków plus ja. Cały ciężar transportu spada na białych. Dopiero w terenie łatwiejszym aktywują się. W bazie jesteśmy o 11 w nocy. Dzisiaj do bazy przychodzi Zyga i przynosi mi telegram od Celiny. Także tutaj już przechodzimy do zdjęć.
To są właśnie zdjęcia z tych negatywów. Tu są właśnie himalaiści baskijscy, którzy wspinają się w lodospadzie, ponieważ taką pierwszą trudnością, którą musieli pokonać, było właśnie przebycie tego lodospadu, który jest niezwykle niebezpiecznym miejscem. I tutaj też mam fragment nagrania audio, w którym Jerzy Kukuczka opowiada właśnie o tym lodospadzie. Tutaj też jest przepisany fragment, jakby było niewyraźnie słychać. No to jest przede wszystkim właśnie sprawa koszty icefallu, przechodzenia części lodowca, który właściwie jak spojrzysz, jak widzisz z daleka, co tam się dzieje, no to cię odrzuca. Myślisz, że to jest niemożliwe, żeby tam przejść, nie? Więc pierwsza rzecz, takie pokonanie niemożliwego, pętanie się między tymi właśnie lodowcami, wiesz, tymi szafami, kurde, potężnymi lodu. Także tutaj himalaiści Jerzy Kukuczka mieli taki bardzo duży szacunek do tego miejsca, ponieważ było bardzo niebezpieczne. Tutaj te pierwsze zdjęcie tak wybrałem, bo fajnie pokazuje to miejsce, to jest obóz pierwszy, ale jest to zdjęcie z wyprawy na Lhotse w 79 roku, ponieważ ta ścieżka pod Everest i na Lhotse przez jakiś czas biegła tak samo. Przecież himalaiści używali, żeby pokonywać te szczeliny, drabiny, musieli schodzić w dół, w górę, przechodzić przez te szczeliny, co jest bardzo niebezpieczne. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak mogła wyglądać taka akcja ratowania kogoś, kto wpadł w to miejsce. Prawdopodobnie podczas festiwalu są jeszcze jakieś spotkania ratowników górskich, którzy o tym pewnie świetnie opowiedzą, ale tutaj mamy takie zdjęcia właśnie, możemy zobaczyć, jak to wyglądało w 1980 roku. Tutaj właśnie na zdjęciu himalaista wspina się na takiej drabinie opartej na lodowych półkach. Wygląda to bardzo niebezpiecznie, ta drabina się pod nim ugina. No i tutaj mamy już zdjęcia z tego negatywu. Tutaj Baskowie wraz z szerpami właśnie wyciągają tego szerpę z szczeliny. Jak widzimy, jest to bardzo duża akcja. Jak to Jerzy Kukuczka napisał w dzienniku, który przed chwilą widzieliśmy, brało w niej udział około 30 osób. I też co ciekawe, z perspektywy archiwaliów możemy właśnie zwrócić uwagę na to, jak te materiały się fajnie dopełniają. Jak możemy ze skrawków różnych tych materiałów archiwalnych opracować pełną historię, pełny obraz tego, co się działo, ponieważ wcześniej, kiedy miałem dostęp tylko do dzienników, to było tylko ten jeden akapit na ten temat, że Jerzy Kukuczka bierze udział w akcji ratowniczej. Mianowicie, a kiedy zobaczyłem te zdjęcia na negatywie, zobaczyłem, że poświęcił im całą taśmę filmową, więc było to dla niego z pewnością ważne w jakimś stopniu. To była też trzecia wyprawa na ośmiotysięcznik, w jakiej Jerzy Kukuczka brał udział, drugi zdobyty, więc to było pewnie też dla niego w jakiś sposób nowe, interesujące, dlatego tak dużo zdjęć wykonał. Tutaj kolejny etap, właśnie trzeba tego wyciągniętego rannego zapakować na nosze i z powrotem zaciągnąć do bazy, co było również bardzo trudnym i do przedsięwzięcia wydarzeniem. Tutaj właśnie zdjęcia tych noszy przygotowanych przez wyprawę baskijską. No i kolejne zdjęcia z akcji powrotu do bazy. Także proszę sobie wyobrazić też, widząc, pamiętając te zdjęcia przed chwilą tego lodospadu, jak trudno tam po prostu wejść, a co dopiero wrócić z ranną osobą na noszach, więc to naprawdę te akcje ratownicze są bardzo niebezpieczne. No i tutaj kolejny fragment dziennika o tej sytuacji, że Kukuczka pisze tak naprawdę tylko jedno ranę, jeden fragment, jedno zdanie. Przylatuje helikopter porannego szerpę, to jest 2 kwietnia, przekreślony z jedynki. I tutaj kolejne zdjęcia właśnie tego helikoptera, także Jerzy Kukuczka uwiecznił całą tą akcję na negatywie, który na taśmie filmowej, którą udało nam się ostatnimi czasami odnaleźć. Więc fantastyczna sprawa.
I teraz przejdę do takiego innego epizodu, innej sprawy dotyczącej tej wyprawy, mianowicie do wykonywania zdjęć na szczycie. Jerzy Kukuczka też tu opisał bardzo ciekawie, w jaki sposób te zdjęcia wykonywał. Tutaj mamy zdjęcia Andrzej Czok i Jerzy Kukuczka na szczycie Monteverestu 19 maja. No i kolejny fragment audio. Posłuchajmy. Robimy zdjęcia. Mam znowu, wiesz, ogromny aparat typu start i praktykę, więc to kilka kilogramów. Typu start. Start, dokładnie, polski. I praktykę. Praktyka fatalnie wysiadła, zamarzła. Co prawda zrobiłem cały film, ale niestety nie wyszło z tego filmu. I tylko te zdjęcia, które zrobiłem startem, wyszły, ale wyszły nawet bardzo dobrze, bo to bliżej obrazek, więc niestety negatyw miałem. No i znowu ważna informacja dla nas to jest to, że te zdjęcia no nie wyszły Jerzemu, były dla niego bezużyteczne, więc możemy zobaczyć, jak takie zdjęcie wyglądało. Jak widzimy na oryginalnej klatce filmowej, jest ona całkowicie biała, nic na niej nie widać. No i też to jest takie zadanie w pracy archiwisty, takie odkrywanie czegoś, co można by sprawiałoby wrażenie, że się nie nadaje do użytku, tak? Tutaj po obróbce graficznej udało się dość sporo szczegółów z tego zdjęcia wyciągnąć. Prawdopodobnie dałoby się to zrobić jeszcze lepiej. Kto wie, może za ileś tam lat to w ogóle nie będzie sprawiało żadnego problemu. Dlatego warto takie rzeczy, nawet które wydawałoby się, że nie mają wartości, że nic na nich nie ma, warto archiwizować i zabezpieczać. Tutaj widzimy moment zejścia ze szczytu. Andrzej Czok schodzi z Monteverestu. W tle widzimy Lhotse, szczyt, na który rok wcześniej, niecały rok wcześniej Jerzy Kukuczka wszedł, pierwszy jego zdobyty ośmiotysięcznik. No i tutaj jest więcej zdjęć z tego zamarzniętego negatywu, z tej zamarzniętej taśmy filmowej. Tutaj widzimy całą właśnie czas spędzony na szczycie, wyciąganie flag, wyciąganie proporczyków i te w oryginale te wszystkie zdjęcia wyglądają tak jak na poprzednim, czyli są całkowicie białe, całkowicie prześwietlone. To nam poszerza świadomość tego, co się działo na tej wyprawie, ponieważ Jerzy Kukuczka w jednym z wywiadów opowiada, że na szczycie Monteverestu spędzili prawie godzinę. I tutaj faktycznie mamy takie potwierdzenie tego, mianowicie tych zdjęć jest bardzo dużo wykonanych na szczycie. I proszę sobie wyobrazić, jakie to musiało być trudne, takie dwa duże aparaty wziąć ze sobą na szczyt, robić zdjęcia z tym starymi aparatami, właśnie nakręcać tę całą mechanikę, ogarnąć, to musiało być bardzo trudne. I tutaj mamy właśnie też, archiwizujemy sprzęt różnego rodzaju, czy to ubrania, czy to szpej pewne, jakieś karabinki, haki, czekany, ale także taki sprzęt codziennego, powiedziałbym, użytku. Tutaj właśnie jest ten aparat, który Jerzy Kukuczka miał ze sobą na szczycie Everestu. To jest aparat start i no nie mam tu niestety nic dla skali, ale jest naprawdę duży i ciężki, proszę mi uwierzyć, więc to musiało być naprawdę dużo takie coś wnieść. Następnie jeszcze pokażę kilka różnorodnych materiałów, już tak bardziej tylko, żeby zaznaczyć, że one tam są, że też takie rzeczy archiwizujemy, jak na przykład materiały wideo, bo niestety z wyprawy na Monteverest w archiwum takiego jakiegoś konkretnego filmu nie mamy, ale znalazłem film, wywiad z uczestnikami wyprawy po powrocie właśnie z wyprawy. Chciałem prosić tych, którzy... Dzień dobry panu. Dzień dobry, którzy panie. Weszli najwyżej. Pan Andrzej Czok i pan Jerzy Kukuczka. No, panowie, żeście wykonali to, na co pracował cały zespół. No przede wszystkim ja jestem zaskoczony na tej wyprawie jedną rzeczą, że cały zespół był tak zgrany i przede wszystkim tak równy. No, z 10 spinaczy wszyscy osiągnęli piąty obóz. Mieliśmy po jednej butli tylko z sobą, jak wystartowaliśmy z obozu piątego. No, wystarczyło tego tlenu do wierzchołka południowego. No, było to związane właśnie z dość trudnymi odcinkami technicznymi. No i właśnie ta wyprawa, dwie wyprawy na Everest, ponieważ
przed festiwalem sprawdziłem, poszukałem informacji, jak Zawada, Andrzej Zawada opowiada o tych wyprawach, mianowicie wyprawa zimowa i wiosenna traktował jako dwie osobne, z dwoma osobnymi pozwoleniami na szczyt i z dwoma płatnościami. Tylko baza i dwa obozy były wspólne, ponieważ ta droga była właśnie taka sama. Dlatego też mówię dwie wyprawy. No i właśnie te dwie wyprawy osiągnęły gigantyczny sukces i też media polskie rozpisywały się na ten temat i w archiwum też znajduje się dużo takich wycinków prasowych, które były zbierane na przestrzeni lat i które się zachowały. Tutaj właśnie krótkie takie fragmenty dotyczące tej wyprawy na Mount Everest i to też nam pozwala spojrzeć z innej perspektywy na to, jak mówiono o tym, o tych wydarzeniach, jak w Polsce ten Himalajs był odbierany przez media, o jakich wyprawach pisano więcej, o jakich mniej, w jaki sposób pisano, także to też są bardzo cenne źródła informacji o tych wyprawach, ale z trochę innej perspektywy. Takich wycinków prasowych jest bardzo dużo u nas. Tu taka ciekawostka, grafik wysokościowy działalności na filarze południowym, żeby też zwrócić uwagę na takie materiały dotyczące analizy wypraw, czy też materiałów, które służyły himalajstom, aby przygotować się do następnych wypraw. Tutaj widzimy grafik wysokościowy Andrzeja Czoka, Jerzego Kuczki, widzimy w jakich dniach konkretnie się wspinali, na jaką wysokość, do jakich obozów dochodzili, co jest też bardzo cennym źródłem informacji z różnych perspektyw, na przykład wracając do tego, co mówiłem o dziennikach, możemy określić, w których dniach chociażby Jerzy Kukuczka wracał do bazy i uzupełniał dziennik, więc są to naprawdę wspaniałe rzeczy. I to następnym slajdem będzie film, który z tego, co wiem, pojawił się już dziś, czy tam wczoraj na festiwalu, więc pewnie niektórzy z Państwa już go widzieli, ale bardzo go lubię i chciałem też pokazać, mianowicie Jerzy Kukuczka na szczycie Shishapangmy. Najmilsze chwile w górach w czasie wspinania to ostatnie metry przed szczytem. Wtedy, kiedy wiesz, że już nic nie odbierze ci tego momentu, że to jest tylko kwestia ostatnich metrów, ostatnich minut. Spotykamy się z grupą idącą drogą normalną. Jest nas dosyć dużo, cały tłum. Można powiedzieć, że wyznaczyliśmy sobie rendezvous na szczycie. Odczuwam radość spotęgowaną tym, że jest to moja 14. góra. Góra, która zamyka pewien etap w mojej działalności górskiej. Właśnie teraz jeszcze jeden fragment z tego filmu. Jerzy Kukuczka zjeżdża na nartach ze szczytu.
przez cały czas podejścia myślałem o tym, że w dół pojadę na nartach i będzie to coś przyjemnego, bardzo szybkiego. No niestety okazało się, że zjazd na nartach z wysokości 8000 metrów ani nie jest przyjemny, ani łatwy. Po tym doświadczeniu wolę już schodzić ze szczytu niż zjeżdżać na nartach. Jurek zjeżdżał na nartach, ja szedłem piechotą i to ja na niego czekałem, a nie on na mnie. Jerzy Kukuczka nie najlepiej wspominał epizod ze zjazdem na nartach ze szczytu, ale myślę, że warto zobaczyć ten fragment i posłuchać tego, co sam o tym sądzi. Na kolejnym slajdzie kolejny taki przykład tych różnych sprzętów, obiektów, jak to nazywamy, muzealnych, które archiwizujemy i digitalizujemy. Tu widzimy na zdjęciu właśnie Jerzy Kukuczka na szczycie Lhotse oraz zdigitalizowane proporczyk polski, okulary lodowcowe i czekan. Także to też w formie, powiedziałbym, tego apelu, o którym mówił przed chwilą Wojtek Kukuczka, że właśnie takich sprzętów, tego wszystkiego, o czym opowiadam dzisiaj, też poszukujemy, żeby tą historię himalaizmu polskiego, która jest naprawdę światowym fenomenem, zachować, zabezpieczyć i żeby takie rzeczy odkrywać, które mogłyby się wydawać, mogą nie być w jakimś stopniu istotne, jak te negatywy, czy te zdjęcia ze szczytu prześwietlone, ale właśnie można z nich bardzo dużo informacji wyciągnąć i dopiero w perspektywie różnych innych materiałów, które mamy w archiwum, czy to listów, dzienników, filmów, wywiadów z Jerzym Kukuczką, czy z innymi himalajstami, ta historia zaczyna nam się dopełniać, układać, dzięki temu wiemy więcej, możemy więcej opowiedzieć o jego życiu, dokonaniach, w ogóle o polskim himalaizmie jako takim. Więc tu taki apel, jeżeli są to jacyś himalaiści, czy państwo znają, są kolekcjonerami, to jak najbardziej właśnie zapraszamy do kontaktu z Fundacją Wielki Człowiek, zawsze staramy się wspierać takie działania i też pomagać. Także jeszcze, żeby taki przykład dać tego, że faktycznie do nas zgłaszają się takie osoby, to mogę to ogłosić dziś pierwszy raz, że udało nam się pozyskać, dostaliśmy od himalaistów trochę właśnie takich materiałów, mianowicie otwieramy, że tak powiem, w ramach archiwum dwie nowe kolekcje, czyli kolekcję Wiesława Lipińskiego. Jest to himalaista oraz kierowca wyprawowy, który pozostawił nam około 400 fotografii z dwóch wypraw, w których brał udział, mianowicie w wyprawie na Noszak w 76 roku w górach Hindukuszu. Są właśnie uczestnicy tej wyprawy, zdjęcie pana Lipińskiego, oraz z wyprawy na Lhotse w 79 roku, w której właśnie brał udział Jerzy Kukuczka. Pan Lipiński jest dobrym przyjacielem Jerzego Kukuczki, znał go bardzo dobrze i trochę porozmawialiśmy o jego wspomnieniach. Myślę, że też kiedyś będę mógł się tym podzielić. Tutaj na zdjęciu karawana pod Lhotse, Jerzy Kukuczka, obok Adam Bilczewski, kierownik wyprawy.
No i takim dużym zbiorem, nad którym pracowałem w tym roku, jest kolekcja Andrzeja Czoka, mianowicie rodzina Andrzeja Czoka zgodziła się, żebyśmy zdigitalizowali, opracowali, zabezpieczyli fotografie właśnie tego wybitnego himalaisty, o którym dzisiaj też dość sporo mówimy, ponieważ głównie mówiłem o wyprawie na Mount Everest razem z Jerzym Kukuczką, Andrzej Czok weszli na szczyt. No i są to zdjęcia, które przedstawiają całą działalność górską Andrzeja Czoka. Jest to około 2000 fotografii. Tutaj kilka takich szybkich przykładów. Pierwsze zdjęcie, właśnie Andrzej Czok, wyprawa na lodce w 1979 roku. Zdjęcie w środku, wyprawa w Andy peruwiańskie, rok 1981. I tutaj trzecie zdjęcie, wyprawa na K2 w roku 1976. Tutaj jest Andrzej Czok powracający z wyprawy pod Daulagiri, po tej wyprawie, po której Jerzy Kukuczka poszedł sobie pod Czooju, a Andrzej Czok był tak mocno odmrożony, że nie był w stanie samodzielnie wracać, dlatego właśnie tutaj mamy zdjęcie na takim kucyku, który musiał go ponieść. Także to są kolejne informacje, kolejne wspaniałe historie, które możemy opowiadać i które możemy odkrywać. Tutaj zdjęcie z Kanchenjongi, rok 1986, ostatnia wyprawa Andrzeja Czoka, gdzie zmarł. No i zdjęcie po prawej, to jest zdjęcie na szczycie Makalu, rok 1982. Andrzej Czok samotnie wszedł na szczyt. Tutaj widzimy flagi nepalską, polską i brazylijską. Była to wyprawa polsko-brazylijska. Także takie wspaniałe zdjęcia się znajdują teraz w archiwum, nad którymi teraz pracujemy. I też pewnie nie, za jakiś czas pojawią się na naszej stronie internetowej jerzykukuczka.com, gdzie swoją drogą wszystkie materiały archiwalne, o których mówię, mogą Państwo zobaczyć. Wszystkie publikujemy, jest zakładka archiwum, są różne ciekawe zakładki, które opowiadają o wyprawach Jerzego Kukuczki, o jego życiu, więc z tego, co pamiętam, w tej chwili jest tam na przykład 7000 zdjęć, które mogą Państwo swobodnie przeglądać. No i oczywiście inne różne materiały, te sprzęt spinaczkowy, fotografie, materiały tekstowe. No i tutaj już kończąc, zachęcam oczywiście do wspierania naszych działań, jeżeli podoba się Państwu to, co robimy. Tutaj są zdjęcia właśnie książek, które wydajemy i których charakter jest dokładnie taki, jak przedstawiam na mojej prelekcji, czyli za pomocą różnych materiałów archiwalnych staramy się jakąś historię przedstawić. Do tej pory wyszły takie trzy książki, jedna dotycząca wyprawy na Sisapangme w 1987 roku, druga na Lhotse, 1989 rok, no i nasza najnowsza książka, Niezdobyta góra z archiwum Jerzego Kukuczki, dotyczy wyprawy na K2 w 1982 roku, kiedy to Jerzy Kukuczka z Wojtkiem Kurtyką w ramach wyprawy na K2 nielegalnie zdobyli Broad Peak, więc bardzo to jest ciekawa historia i też przedstawiona za pomocą różnych materiałów archiwalnych. Są tam nawet kody QR, które prowadzą do wywiadów z Jerzym Kukuczką czy filmów. Także zachęcam do sprawdzenia. No ode mnie to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Tak, tylko jeszcze słowo powiem, że właśnie to, co chciałem pokazać, to to, że te materiały, one nie żyją same sobie, one wszystkie łączą się ze sobą, pozwalają dopowiedzieć naprawdę gigantyczne ilości informacji na swój temat nawzajem, jak tutaj dziennik, który dopełnia zdjęcia, z których możemy coś odkryć, coś za pomocą właśnie obróbki graficznej, te informacje możemy zdobyć, także dzisiaj archiwizacja jest bardzo ważna i zachowanie tej historii himalaizmu również. Bardzo dziękuję za uwagę.